Czy chcemy, czy nie, sadyzm wpisany jest w naturę człowieka. Doskonale dowodzi tej tezie lista, którą poznacie za chwilę. Jedzenie bardzo często bazuje na organizmach zwierzęcych, ale nie zawsze musi być martwe. W tych krajach pilnowanie, żeby żywy obiad nie uciekł z talerza, to część barbarzyńskiej rozrywki. Pijane krewetki z Chin. Co kraj, to obyczaj. W Chinach popularną przystawką są pijane krewetki. Najlepsze okazy krewetek królewskich trafiają do wazy i są podlewane sake lub wódką baijiu. Kiedy mają już zalaną pałę, a właściwie głowotułów, jest im wszystko jedno, czy pożyje Azjata, czy turysta z Europy. Baijiu to wódka o 65% mocy. Nic dziwnego, że skorupiaką zbiera się na talerzu do tańców. Kuchmistrzowie wybierają zawsze najdojrzalsze krewetki i dobrze, kąpiel w alkoholu zostawmy skorupiakom dorosłym, a te nieletnie wstęp na imprezę dostaną dopiero po okazaniu dowodu tożsamości. Sashimi z żaby. Często zamawianym daniem w Japonii, Chinach i Wietnamie jest sashimi z żaby. Biedny płaz zostaje pokrojony na kawałeczki, a jego mięso ląduje na talerzu wraz z ciągle bijącym sercem. Nieprzydatne kawałki stają się częścią zupy. Skoro żaba zostaje zabita z zimną krwią, po co marnować jej organy? Strawa zostaje przygotowana w sposób okrutny, ale to wszystko z troski o klienta, no bo kto by chciał, żeby mu jedzenie z talerza wyskoczyło? Pomimo międzynarodowej sławy, Muppet Kermit nigdy nie odważył się na podróż do Azji. Gdyby przyrządzono z niego sashimi, nie miałby już z czego rechotać. Owocożerne nietoperze. Owoce są zdrowe, prawda? No więc logicznym wydaje się, że zdrowym posiłkiem będzie też nietoperz owocożerny. Jest on stworzeniem o małej zawartości tłuszczu i bogatym w białku. Może i wygląda jak latający jork, ale ponoć smakuje jak kurczak. Nietoperze są przysmakiem w Singapurze, Tajlandii, a przede wszystkim w Guamie, gdzie często robi się z nich zupę. Ssak trafia do wrzącej wody jeszcze żyjąc. Potem należy zjeść go w całości, poza kośćmi i zębami. Co powiecie na nietoperze gałki oczne w mleku kokosowym? Po takim posiłku pewnie zaczniesz widzieć w ultrafiolecie i sypiać w zwisie. Sanakji, czyli żywa ośmiornica na talerzu. Niektórzy z nas przyzwyczaili się do smaku mrożonej sklepowej ośmiornicy, tymczasem w Korei i w Japonii popularnym daniem jest sanakji, żywa ośmiornica serwowana na talerzu. Choć obcina jej się matki, nie obumierają od razu i wiją się na stole. Klientom o specjalnych wymaganiach podaje się całą ośmiornicę i pozwala samemu kroić. Żywe, wibrujące macki zapewniają jedzącemu ciekawe doznania oralne. Masakra. Wyobraźcie sobie, że to was zjada przerośnięta ośmiornica. Każda z jej macek zadbałaby, żeby wasze odejście z tego świata było nie tylko brutalne, ale też smakowite. Dużo białka i wielkie larwy. Robale są źródłem mięsa, dlaczego więc ich nie jeść? Aborgeni australijscy z upodobaniem pochłaniają gąsienice. Nie trzeba ich nawet gotować, pożerane są na żywca, na surowo dostarczają najwięcej składników odżywczych. A mięsiste insekty są konsumowane nie tylko przez rdzennych Australijczyków. W większych miastach z larw robi się zupę i omlety. Żywe larwy je się często poprzez wyciskanie ich zawartości poprzez odwłok lub w wersji na Beara Gryllsa, wkładając do ust i czekając na pierwszy strzał wnętrzności. No, pyszniutkie grażynka, szkoda, że w Biedronce nie da się tego kupić. I tą wystrzałową historią dotarliśmy do końca. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał i dajcie łapki w górę, a ja się żegnam. Na razie.